Ogrom pracy włożyli strażacy w inwentaryzację miejsc, które mogą stanowić schronienie dla mieszkańców polskich miast i miasteczek. Aplikacja dostępna dla każdego wskazuje ponad 224 tysiące miejsc, w których schronienie w razie zagrożeń może znaleźć ponad 49 milionów osób. To znacznie więcej niż populacja zamieszkująca teren Rzeczpospolitej. Polska nie jest usiana schronami z prawdziwego zdarzenia tych w całym kraju jest zaledwie 903. Jednak na terenie całej Polski mamy ponad 10 tysięcy miejsc doraźnego schronienia i ponad 8700 tzw. miejsc ukrycia. W Suwałkach istnieje tylko jeden schron. Znajduje się on w budynku przy Pułaskiego 65A. Suwałczanie mówią o tym obiekcie dawna siedziba telekomunikacji. I faktycznie dawniej to tutaj nieistniejąca dziś TPSA miała swoje biura, była tu też poczta, a potem nawet sklep meblowy. Dzisiaj obiekt jest wystawiony na sprzedaż. Jego właścicielem jest Orange. Schron ma niespełna 200 m2 powierzchni i może pomieścić, według szacunków, około 130 osób. Miasto jest jednak usiane miejscami doraźnego schronienia i miejscami ukrycia. Właściwie piwnica każdego z budynków wielorodzinnych może posłużyć za tego rodzaju ochronne pomieszczenie. Znacznie gorzej wygląda mapa w obszarach będących osiedlami domów jednorodzinnych. Wiele z nich posiada podpiwniczenia, ale tych nie inwentaryzowano. Augustów nie posiada ani jednego schronu, ale podobnie jak w suwałkach, jest tu sporo tak zwanych bloków, które w piwnicach mogą zgromadzić w razie zagrożenia sporą ilość osób. Podobnie wygląda sytuacja w Sejnach, choć tutaj dominuje zabudowa jednorodzinna. Aplikacja Schrony, znajdująca się pod adresem schronystrażgo.pl, oparta o serwer www, działa na komputerach stacjonarnych, laptopach czy telefonach komórkowych, a właściwie smartfonach, niezależnie od wgranego do nich systemu. Dostęp do mapy z opisem każdego z miejsc schronienia czy ukrycia jest, co oczywiste, darmowy.